Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Przemysław Saleta. Witam Cię, Przemku. Dzień dobry, dzień dobry. Przemek jest sławą, jeżeli chodzi o boks i kickboxing. Chciałem dzisiaj z Tobą, Przemku, porozmawiać o początkach Twojej kariery. Jak to się zaczęło, że trafiłeś do tego boksu? Czy boksowałeś już w wieku szkolnym, w przedszkolu, że się tam się z kimś bił, czy jak to wyglądało? Nie, raczej z dzieciństwa wspominam ze względu na konkursy recytatorskie, a nie wyczyny sportowe. Natomiast w pewnym momencie, jak miałem 13 czy 14 lat, zaczęło mi dokuczać to, że jestem słaby fizycznie i bardzo chudy. W ciągu wakacji urosłem 10 cm i w pewnym momencie miałem 1,86 m wzrostu i ważyłem 62 kg. A jak każdy chłopak w tym wieku chciałem być silny, niepokonany i umieć się bić. I w tym czasie akurat Piotrek Siegoczyński w 1985 roku zdobył pierwszy amatorski tytuł mistrza świata w kickboxingu. Zaczęło być głośno o kickboxingu i postanowiłem trenować kickboxing. Oczywiście wtedy w Bystrzycy Kłodzkiej, bo tam mieszkałem, klubu jakiegoś sportu walki nie było, więc trenowałem z gazet, bo to były też takie czasy, że cała Polska ogarnęła moda właśnie na Bruce Lee. Wszystkie gazety miały dodatki dotyczące sportu walki. No i po prostu tak poszło. Potem kończąc ogólniak, podjąłem decyzję o tym, że będę studiował w Warszawie, dlatego że w Warszawie był najmocniejszy klub kickboxingu, SHK Politechnika Warszawska i trener Andrzej Palacz. Czyli w szkole zacząłeś, na studiach zacząłeś jakby przygodę z treningami. Tak. Na początku to był kickboxing. Kickboxing zacząłem trenować dopiero na studiach. Mm-hmm. Pierwszy trening zrobiłem w październiku w 1986 roku. Później dosyć szybko ze względu na dobre przygotowanie fizyczne, no i też na to, że byłem w wadze ciężkiej, szybko trafiłem do sekcji zaawansowanej, do Andrzeja Palacza. I tam z kolei zacząłem treningi w 1987 roku w maju. No i niecałe półtora roku później zdobyłem pierwszy tytuł, amatorski tytuł mistrza Europy. No to bardzo szybko, wyjątkowo szybko, bo to półtora roku, to rzadko kto jest się w stanie tak szybko przygotować. Musiałeś mieć talent po prostu taki wrodzony, tak? No na pewno duża rola tutaj była talentu, ale chyba też pracy, którą włożyłem w ogólniaku, dlatego że jak zaczynałem trenować kickboxing, byłem już dosyć silny, dobrze przygotowany wytrzymałościowo, więc więcej czasu mogłem poświęcić na technikę i umiejętności walki, a mniej na przygotowania fizyczne. A jak myślisz, co sprawiło w Twoim organizmie, że miałeś takie predyspozycje? Czy zasięg ramion, czy wysokość Twoja? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w największym stopniu to charakter, dlatego że ja jestem konsekwentny. Jak o czymś marzę, to próbuję to zrealizować i daję z siebie wszystko. Nie poddaję się. Tak właściwie zawsze miałem taką świadomość, że sukcesy nie przychodzą od razu i pierwsze koty za płoty. I zresztą pamiętam właśnie, jak pierwszy raz miałem rękawice na ręku i były sparingi w klubie. Wtedy Marek Piotrowski nie był jeszcze mistrzem świata, ale był znany w środowiskach sportu walki. Ja nie wiedziałem w ogóle, kto to jest i to była akurat pierwsza osoba, z którą sparowałem. I taki chłopak, niecałą głowę niższy ode mnie, bardzo grzeczny i tak dalej, nagle na komendę fight rzucił się na mnie. To ja pamiętam, że cofałem się, wywróciłem się o leżący worek. No ale nie można się poddawać. Ta pierwsza walka, którą dostałeś, wygrałeś ją, tak? Ja rozumiem. Tak. Tak. Mhm. Co dalej? Nie zachłysnąłeś się od razu karierą swoją, że jesteś mega bokserem, kickbokserem w tamtych latach? No właśnie nie. To znaczy wynikało to też z kilku rzeczy. Ja właściwie od zawsze miałem świadomość, że sport, szczególnie sporty walki, nie jest czymś, co można uprawiać przez całe życie, że to się kiedyś skończy i warto patrzeć też, co będzie człowiek robił później.
A druga rzecz, że ja mam taki charakter, że dla mnie dużo więcej frajdy daje zdobywanie czegoś, podążanie do tego celu niż posiadanie. I ja pamiętam, w 90 roku zdobyłem pierwszy zawodowy tytuł mistrza świata w kickboxingu i to było w Gdyni i w Sopocie to właściwie. To były zawodowe już? Tak, to była zawodowa walka w Sopocie w Operze Leśnej. I pamiętam, że na drugi dzień rano się obudziłem i takie dwa uczucia. Pierwsze, że strasznie bolały mnie ręce i 5 minut musiałem moczyć te ręce w umywalce z gorącą wodą, żeby w ogóle zaczęły funkcjonować. A drugie, że tak wyjrzałem przez okno w hotelu Marina, popatrzyłem na ludzi i stwierdziłem, że jestem mistrzem świata, ale tak naprawdę to się nic nie zmieniło i trzeba szukać kolejnego celu. Okej, okay. Co skłoniło Cię w ogóle na przejście z kickboxingu na boks? Co się wydarzyło? No w ciągu praktycznie trzech lat zdobyłem wszystkie możliwe tytuły amatorskie i zawodowe w kickboxingu i szukałem nowych wyzwań. Pojawiła się możliwość w 1991 roku, żebym wyjechał na własny koszt na 6 tygodni do Miami trenować boks pod okiem Angelo Dundee. To jeden z najwybitniejszych trenerów w historii tego sportu, trener Muhammada Ali, Raya Sugara Leonarda. Pojechałem na te 6 tygodni, stoczyłem tam swoją pierwszą walkę zawodową. Spotkałem swojego przyszłego menedżera, który złożył mi propozycję przeprowadzenia się do Stanów i zawodowego boksowania. I tak też zrobiłem. Wróciłem do Polski, zdobyłem jeszcze jeden tytuł w kickboxingu. A potem w styczniu 1992 roku wyprowadziłem się na Florydę. Ile trwała ta twoja przygoda z boksem na Florydzie? Znaczy, najpierw 5 lat. Potem wróciłem do Polski, potem jeszcze w 2005 roku przeprowadziłem się na 2 lata, podpisując kontrakt z Donem Kingiem. No także sporo części mojego życia. Co zdobyłeś? Jakie były twoje tytuły w boksie, tym zawodowym już? W boksie pierwszy tytuł zdobyłem dosyć szybko, bo w 6 walce Mistrzostwa Florydy. Potem były jeszcze tytuły interkontynentalne, ale w różnych organizacjach. Ale chyba najważniejszy dla mnie to był tytuł, który zdobyłem w 2002 roku, wygrywając z Luanem Kraśniczym tytuł zawodowego mistrza Europy. Jest to ważne o tyle, że po pierwsze no nie byłem faworytem, a po drugie byłem pierwszym Polakiem, który zdobył tytuł mistrza Europy. W boksie chyba zawodowym pojawiają się troszeczkę większe pieniądze niż w kickboxingu, prawda? Kickboxing tak, chyba nigdy nie było aż tak mocno tak nie. Znaczy akurat w moim przypadku, no ja zmieniając dyscyplinę sportu z kickboxingu na boks, finansowo straciłem, ale też pieniądze nigdy nie były dla mnie motywacją. Dla mnie motywacją był sport i przygoda. No, ja w latach 90. walcząc w kickboxingu, w ostatnim roku walk w kickboxingu zarobiłem chyba z 60 tysięcy dolarów. No to były naprawdę w 91 roku to były ogromne pieniądze. A w kickboxingu, a w boksie no dużą część walk, myślę, że z ponad 50 walk 20 na pewno stoczyłem za darmo, dlatego że no było ważne, żebym walczył, albo stać mnie też było na to, żebym walczył. Był też taki moment w 93 roku, gdzie stoczyłem walki w kickboxingu tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić na boks. Także te pieniądze w boksie są i są rzeczywiście bardzo duże. Czasami są wręcz ogromne, ale są zastrzeżone dla niewielu osób. No właśnie, nieraz się słyszy o tych olbrzymich sumach, które zarabiają bokserzy w setkach milionów już dolarów. No tak, tylko pamiętam, że parę lat temu powstała taka komisja senacka w Stanach Zjednoczonych, która zbadała przepływ pieniądza w komisji bokserskiej w stanie New Jersey, czyli tam jest Atlantic City. I okazało się, że 98% wszystkich pieniędzy,
które przez rok przepłynęły przez komisję, zarobiło 2% zawodników. To są mniej więcej takie proporcje, że z jednej strony no, skrajny przypadek, założymy Mayweather, który walczy za 300 milionów dolarów, a z drugiej strony jakiś meksykański nastolatek, który dostaje 100 dolarów za rundę. Tak? No. Miałeś taką sytuację, że byłeś już znaną osobą, pewną siebie i nagle przeciwnik został niedoceniony i cię zgasił po prostu przez chwilę? Tak, to właściwie no ja przegrałem kilka walk w boksie, ale muszę powiedzieć, że każdą przegrałem z różnych powodów. I pierwszą to była właśnie taka przegrana ze względu na brak koncentracji wynikający z tego, że uważałem, że łatwo wygram. I powinienem był łatwo wygrać. Walczyłem, to była moja chyba trzecia albo czwarta walka zawodowa. Walczyłem z takim zawodnikiem Tim Martin, który miał 4 wygrane, 3 przegrane. No, i tak walka była w Chicago i w ogóle byłem zdekoncentrowany. Uważałem to za formalność. Trafił i przegrałem. Także, no to jest waga ciężka. To jest waga ciężka. I naprawdę chwila nieuwagi może wpłynąć i na przebieg, i na wynik walki. No tak, przypadek. No i okej, po Stanach znowu wrócili do Polski? Tak, przegrałem walkę o mistrzostwo Europy. Jednocześnie nabawiłem się kontuzji barków w tej walce. To było w 96 roku. I wróciłem do Polski, zacząłem pracę w telewizji. Przez rok leczyłem kontuzję, a później zacząłem boksować w Niemczech. Mhm. Miałeś też przygodę jakąś z Tajlandią, tak? Ale to już taka przygoda była chyba na emeryturze, tak? Bokserskiej. Tak. Co to było? Też no, większość, 80-90% 4 lat spędziłem w Tajlandii. Ja ogólnie rzecz biorąc nie lubię zimy i te 7 lat na Florydzie przyzwyczaiło mnie do takiego klimatu i w 2014 roku postanowiłem spędzić zimę w Tajlandii, której nigdy wcześniej nie byłem, dużo słyszałem, postanowiłem potrenować sobie Muay Thai i pojechałem na wyspę Samui, którą mi polecono. No i zakochałem się w tym miejscu. No, spędziłem tam 3 miesiące, a później po powrocie do Polski kombinowałem, jak sobie wszystko poukładać tak, żeby spędzać tam jak najwięcej czasu. I rzeczywiście no, rok później się przeprowadziłem. Masz tam swoje lokum, że jeździsz tam często i masz gdzie mieszkać? No mam, znaczy nie kupiłem tam domu. To też jest ograniczone różnymi, ograniczone prawnie, ale pomijając to, ale jest to rzeczywiście jedno z, jeszcze obok Florydy, no drugie takie moje miejsce na ziemi, gdzie przyjeżdżam, czuję się jak w domu, znam ludzie mnie znają, jeśli coś potrzebuję pomocy, to wiem do kogo zadzwonić. No po prostu jestem tam u siebie. Mhm. Tam jest szkoły walk, tak? Tam organizowałeś jakieś właśnie walki tutaj dla Polaków, tak? Korzystałem z takiego obozu treningowego Lamai Muay Thai i po prostu prowadziłem, najpierw po prostu prowadziłem treningi indywidualne, a potem zacząłem również organizować wyjazdy z Polski na takie obozy treningowe dla kompletnych amatorów. Od razu mówię, nie pracuję z zasady, nie pracuję z zawodowcami. Dla mnie grupą docelową jest ta grupa plus 30, plus 40, plus 50. Ludzie, którzy mają już jakiś status w życiu, sporo w życiu osiągnęli i przychodzą do takiego momentu, że chcieliby zrobić coś dla siebie i zadbać o siebie i nie wiedzą jak, więc ja tutaj jakby służę doświadczeniem 30 lat aktywnego uprawiania sportu i sam też mając ponad 50 lat
borykam się z różnymi ograniczeniami wynikającymi z wieku, więc znam problem. A Floryda, a Tajlandia jest akurat jeszcze takim miejscem, gdzie raz, że ze względu na klimat, dwa, ze względu na zdrowe jedzenie i trzy, chyba na to, że jest daleko od Polski, więc można się odłączyć i skoncentrować na siebie, na sobie. Te efekty tych treningów przychodzą szybko i mam naprawdę mnóstwo takich już teraz znajomych, którzy przyjechali do mnie na obóz na tydzień czy dwa tygodnie, a później widząc efekty i wpadając w pełen nawyk, kontynuują to w Polsce. Mhm. Czy będąc w Tajlandii dostawałeś też jakieś propozycje walk odpłatnych, jakichś takich medialnych walk? To znaczy miałem nawet walczyć, chciałem stoczyć walkę w Muay Thai i jak przyjechałem tam pierwszy raz, to chciałem stoczyć tego walkę. Był problem z przeciwnikiem, dlatego że wiadomo, władze ciężkie to nie jest takie proste, natomiast przyjezdni, na przykład jak ktoś przyjeżdża, to wolałby też walczyć z Tajem, a poza tym jak słyszy, że byłem mistrz Europy w boksie, to też tak nie bardzo ci zawodnicy chcieli walczyć. Ale w Tajlandii jest taka formuła dwóch na jednego. I ugadaliśmy się z Tajami, że to wygląda w ten sposób, że jak jest pięć rund, trzy rundy walczysz z jednym, trzy razy dwie rundy walczysz później z drugim. Oni się zmieniają, aczkolwiek jak pierwszego znokautujesz, to już wygrałeś walkę. No ale niestety nie doszło do tej walki, dlatego że wyskoczyły mi zdjęcia próbne do programu w National Geographic. Musiałem wrócić na tydzień do Polski w czasie, jak tam byłem, więc to się jakoś rozeszło po kościach. Ile miałeś lat, jak zakończyłeś karierę bokserską? Taką poważną miałem 39 lat. W 2007 roku wynikało to z kilku rzeczy. Po pierwsze, byłem trochę, nie to, że zablokowany, ale miałem kontrakt z Danem Kingiem i nie miałem propozycji walk, więc właściwie nic się nie działo i byłem tym trochę sfrustrowany. A druga rzecz, że pojawiła się potrzeba oddania nerki mojej córce, w związku z tym są rzeczy ważne i ważniejsze, więc postanowiłem zakończyć taką wyczynową karierę sportową. No niemniej jednak później jeszcze parę razy walczyłem, ja lubię walczyć, lubię trenować. Życie twoje to są walki. I najchętniej nie walczę w tej chwili zdroworozsądkowo, bo znam swoje ograniczenia wiekowe i zdrowotne, ale kochałem walczyć i jakby czas mija i jedyna rzecz, której żałuję, która wynika z tego upływającego czasu, jest to, że nie mam już możliwości walk zawodowych. No wiesz, teraz otwierają się inne troszeczkę możliwości z tego względu, że jeszcze niedawno przyjmowało się, że w zasadzie 40 parę lat to już jest taki naprawdę maksymalny wiek boksera, a teraz sami widzimy, że wielkie sławy w boksie, które są już na emeryturze od wielu, wielu lat, wracają, między innymi Tyson, tak? Próbuje robić w tej chwili już jakąś karierę znowu bokserską, tak? Znaczy, ciężko powiedzieć, że karierę, bawi się w boks, ale rzeczywiście ludzie chcą to oglądać. Zresztą prawda też jest taka, że dzisiejszy 50-latek jest zupełnie inny niż 50-latek sprzed 30 lat. Tak. I nawet z 3 lata temu w Japonii, w której jest najwięcej wiekowych ludzi, rzeczywiście wiekowych, 3 lata temu w Japonii wprowadzono rozróżnienie, że osobę starszą uważa się osobę od 85 roku życia. Wcześniej jest wiek średni. No to jest najstarsze społeczeństwo na świecie, Japonia i w zasadzie chyba Sycylia, z tego co się orientuję. Ale tam łatwo jest spotkać na ulicy 100-latka, tak? Powiedz mi, w tej chwili dostajesz jakieś propozycje związane z MMA, z flikowymi walkami? No tak, od czasu do czasu zdarzają się takie propozycje, z tym, że nie wyrażam zainteresowania. Ja bardzo chętnie wezmę udział w jakiejś
pokazowej czy charytatywnej walce bokserskiej. Natomiast nie uważam, że to byłoby niemoralne, gdybym walczył i brał za to pieniądze, wiedząc na przykład, że nie mam ścięgien w barkach, no, więc nie mogę tego wykonywać na 100%. No wiesz, na pewno byś był jeszcze dobry w tym, co robisz. No, byłeś jakby nie było zawodowcem, a w tych walkach bardzo kuszą pieniądze, bo pojawiają się naprawdę spore pieniądze i część ludzi daje się skusić. No rzeczywiście, no, te pieniądze są większe niż w normalnych walkach MMA, co jest, mówiąc szczerze, trochę niemoralne, ale no, ja nie ma się co obrażać na rzeczywistość. No, taki jest trochę znak czasów. Zresztą w każdym sporcie, również w boksie, od zawsze tak naprawdę walkę sprzedawały nie tytuły, tylko nazwiska. A teraz po prostu bardzo często są nazwiska spoza branży sportowej. No tak, to jest fakt, że pojawiają się ludzie znikąd w zasadzie i walczą. Wspomniałeś o kontuzjach. To jest chyba przypadłość każdego zawodowego sportowca, prawda? Bo rzadko się spotyka sportowców, którzy przebyli całą swoją karierę sportową i nie mają kontuzji. Ty masz problemy tutaj wspomniane z barkami, tak? No wiesz co, nie ma się co oszukiwać, że w każdym zawodzie są choroby zawodowe. I nie wiem, nauczyciele bardzo często narzekają na struny głosowe i tak dalej, no czyli tak, problemy ze słuchem od wiecznego hałasu. I w sportach walki, no, te kontuzje, w ogóle w sportach wyczynowych, zawodowych, te kontuzje się zdarzają bardzo często. W ciągu kariery człowiek trenuje praktycznie cały czas na granicy swoich możliwości. Czasem jak się przekracza tą granicę, to się łapie jakąś kontuzję, zwykle jakąś drobną, którą w normalnej sytuacji by się zaleczyło, odpoczęło i byłoby po sprawie. Natomiast no, to jest twój zawód, więc musisz trenować, musisz walczyć, musisz nauczyć się i trenować, i walczyć z bólem, no ale te kontuzje też się pogłębiają i gdzieś w końcu to wszystko się kumuluje i zwykle na koniec kariery wychodzi. W tej chwili ćwiczysz cały czas, tak? Uprawiasz amatorsko sporty jeszcze? Tak, ja tak naprawdę jak mam czas, to ja trenuję właściwie no, 6 razy w tygodniu. No, ciężko przerwać, jak się tyle ciężko przerwać. Po pierwsze, lubię być w formie fizycznej. Po drugie, chyba też do dobrej formy psychicznej potrzebuję dobrą formę fizyczną, więc to tak składa się w całość. No poza tym, no też jak ja zajmuję się, jak powiem górnolotnie, krzewieniem kultury fizycznej i propaguje trenowanie, no to wypada też być w formie. Po powrocie do Polski, po zakończeniu całkowicie tej kariery bokserskiej i kickbokserskiej, zająłeś się troszeczkę życiem jakby celebryty. Pojawiłeś się w różnych programach, pojawiasz się w filmach. Opowiedz troszkę o tym. Kiedy dostałeś pierwsze propozycje? Znaczy nie, jak wróciłem do... Może tak, zacznijmy od początku. Jak wróciłem do Polski, bo teraz tak szczerze mówiąc, to w ogóle się wycofałem i niechętnie gdziekolwiek wychodzę. Natomiast rzeczywiście, jak ja wróciłem do Polski w 1996 roku, to był sam początek takiego... Sam początek rozkwitu tych magazynów kolorowych i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście chyba wszyscy się tym zachłysnęli w pewnym momencie. No i też tak... Ja też tak jakby popłynąłem na tej fali, w ogóle tego nie znając. Natomiast szczerze mówiąc, ja nie lubię takiego życia publicznego. Nie wychodzę na imprezy tak naprawdę. No, jak idę, no to dlatego, że mi wypada, ale nie pamiętam, kiedy byłem po raz ostatni i bardzo, dużo bardziej cenię sobie obiad we dwójkę z dziewczyną, czy wieczór w domu, niż wieczór w gronie osób, z których większości nie znam. No ale cała twoja kariera i tak spowodowała, że jesteś bardzo rozpoznawalną osobą. No chyba nie możesz normalnie chodzić po ulicy, każdy wie, kim jesteś, tak? No tak, no to też wynika, no raczej wynika z wielu rzeczy. No, jedna rzecz to jest oczywiście to, że no, pierwszą okładkę miałem
No, w grudniu 1988 roku, więc już trochę czasu minęło i gdzieś tam cały czas w różnych konfiguracjach to moje nazwisko się pojawia, czy kickboxingu, czy boksu, czy później telewizji, czy też filmu, bo też w kilkunastu produkcjach brałem udział. Więc, a druga rzecz, że też, no choćby ze względu na gabaryty, raczej rzucam się w oczy, więc jakbym miał 1,70 m, to łatwiej byłoby mi być anonimowym. Który program taki telewizyjny najlepiej wspominasz, w którym uczestniczyłeś? Właściwie to każdy był chyba przygodą. Znaczy najmniej mi się podobał Taniec z Gwiazdami, ale to dlatego, że ja nie lubię tańczyć. Zdecydowałem się na ten program, żeby nauczyć się tańczyć i stwierdziłem, jak się nauczy tańczyć, to może polubię, ale nie polubiłem. Nie polubiłem. Natomiast tak naprawdę to każdy program to była dla mnie możliwość spróbowania czegoś nowego i takimi sytuacjami ja się bawię. Nie boję się śmiać z siebie, nie przejmuję się tym, jak mi coś nie wychodzi. Nie musi. Jasne. Przez to, że jesteś tak rozpoznawalną osobą, wszyscy wiedzą, że boksowałeś, że jesteś sportowcem. Nie zdarzały ci się takie sytuacje, że ktoś cię zaczepiał na ulicy, że przez to, że jesteś wielkim chłopem, że ktoś się chce z tobą sprawdzać w jakiś sposób, podpity facet pod żabką? No właśnie nie. Nie. Ale może tylko... Ja mam na to też swoją teorię, bo wiesz, po pierwsze, ja jestem osobą uśmiechniętą i nawet jak jest sytuacja taka, która by mogła rokować jakieś kłopoty, nie ma jeszcze kłopotów, ale mogą się zdarzyć, to ja z uśmiechem potrafię to rozładować. A druga rzecz, że chyba też jest kwestia miejsc, w których bywam. No bo jeśli na przykład, nie wiem, jesteś w miejscu, gdzie ludzie piją alkohol i sam też jeszcze jesteś po alkoholu, no to szansa, że zacznie się awantura są dużo, jest dużo większa niż jak jesteś trzeźwy, no to racja. Trzeźwy sam i w domu. Dokładnie tak. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Wracasz do Tajlandii? Organizujesz coś tutaj nowego? Wracam do Tajlandii. Mam nadzieję, że wrócę do Tajlandii, choć teraz w dzisiejszej rzeczywistości wszystkie plany wyjazdowe trzeba tak brać pod uwagę różne możliwości, bo ja już myślałem, że wrócę do Tajlandii z obozem w styczniu i później w marcu, ale znowu się zmieniły przepisy wjazdowe do Tajlandii, więc mam nadzieję, w styczniu raczej nie, ale mam nadzieję, że w marcu rzeczywiście tam wrócę. Odblokowują powoli Tajlandię. Ale w międzyczasie też będę na obozie bokserskim pod Zakopanem, na który zapraszam w pierwszej połowie lutego. I to są takie w tych czasach pandemii, to te wszystkie plany są takie naprawdę krótkofalowe. Zresztą ja tak z natury jestem. Ciężko zaplanować cokolwiek dzisiaj. Ja właściwie nigdy rok do przodu nie potrafiłem powiedzieć, co będę robił za rok. I takie życie mi się podoba. Być może któryś z widzów będzie miał ochotę potrenować z tobą, zapisać się na jakiś obóz. Jak można cię znaleźć? Najlepiej na Facebooku albo przez profil prywatny, choć wiadomo, że te wiadomości trafiają zwykle do skrzynki inne, ale to jest też fanpage, ewentualnie również na Instagramie. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Zawsze pytam się moich gości, czy osiągnęli już sukces? Jak to czujesz? Ja właściwie nigdy się tak nie zastanawiałem nad sukcesem. Na pewno czuję się spełniony i zawodowo w sensie sportu i tego, jak spędziłem dotychczasowe życie i jakby nie wiem, jutro mnie zabrakło, to naprawdę niczego bym nie żałował. Zawsze żyłem pełnią życia i nie odkładałem różnych planów, pomysłów na później, tylko próbowałem je realizować od razu.
W związku z tym może z tego to wynika, w każdym razie na pewno dalej planuję tak żyć. Przemku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. Życzę kolejnych sukcesów i przede wszystkim zdrowia. Dziękuję Państwu za obejrzenie odcinka. Jeżeli film się Państwu podobał, proszę o wciśnięcie ikonki subskrybuj i zostawienie łapki w górę. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam.